Dzisiaj mamy ten wielki dzień, bo rozpoczynają się hausty poetyckie. Czym one tak naprawdę są? Hausty poetyckie są bardzo ważną dla biblioteki, a myślę, że dla miasta również, imprezą, której założeniem jest promocja polskiej poezji najnowszej i jej autorów. Są to przede wszystkim spotkania z najważniejszymi, najwybitniejszymi polskimi poetami obecnie tworzącymi, ale równocześnie jest to też i okazja do mówienia o poetach, którzy odeszli, a którzy wywarli ogromny wpływ na obraz polskiej poezji. Dziś rozpoczynamy 9. edycję Haustów wykładem o twórczości Stanisława Barańczaka, który zmarł w grudniu ubiegłego roku. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Cieślak wygłosi dzisiaj wykład skierowany głównie do młodych odbiorców. Panie profesorze, witamy przede wszystkim w Kutnie. Czego będzie tak naprawdę dotyczył wykład, gdybyśmy mogli tak w skondensowanej formie powiedzieć, co będzie tematem? Będę mówił o Stanisławie Barańczaku, to znaczy o poecie, tłumaczu, eseiście, krytyku literackim. Myślę, że jednej z bardziej wpływowych osób, jednej z ciekawszych osób w literaturze polskiej po 1945 roku, to był twórca z pokolenia nowej fali, czyli debiutował gdzieś pod koniec lat 60., na początku lat 70. i właściwie od tamtego momentu to była taka postać, z którą nieustająco nie tylko trzeba było się zetknąć, mając do czynienia z polską literaturą, ale trzeba się było z nią liczyć, bo to był ktoś, kto bardzo dużo czytał, ktoś, kto miał bardzo wyrazisty sposób patrzenia, własny sposób patrzenia na literaturę, no i ktoś, komu tak naprawdę zawdzięczamy poza jego własną twórczością ogromną liczbę niezwykle istotnych tłumaczeń literatury angielskiej, czy szerzej anglosaskiej, w tym no, właściwie całą twórczość dramaturgiczną Szekspira. Tłumaczenia w pewnym momencie się starzeją. To, że Barańczak zaproponował, nie przekraczając jakichś naszych czytelniczych, gdzieś tam w kulturze zakorzenionych przyzwyczajeń, ale zaproponował nowe, świeższe tłumaczenia, to jest ogromnie dużo. Właściwie pod tym względem ten dorobek Barańczaka można było porównywać z tym, co swego czasu na gruncie literatury francuskiej zrobił Boyżeleński. Jak odbierany jest przez współczesnych Barańczak? Czy on w ogóle żyje jeszcze w tej naszej kulturze? To jest bardzo trudne pytanie. Trudne pytanie, ponieważ Barańczak przede wszystkim w odbiorze jest kojarzony właśnie z pokoleniem nowej fali, a ponieważ okoliczności polityczne w Polsce szczęśliwie od tych lat 70. gwałtownie się zmieniły, to tamta jego początkowa twórczość może się wydawać już no, przynależna do historii literatury. Natomiast czy istotny jest Barańczak z ostatnich 20 paru lat, to znaczy Barańczak jako poeta egzystencji, poeta metafizyczny. Tu mam pewną wątpliwość, znaczy dla mnie jest istotny, dla sporej grupy czytelników tak, natomiast czy w takim masowym odbiorze Barańczak sięga tego miejsca, które w świadomości, co tu dużo mówić, troszkę szkołą sterowanej osiągnął Miłosz, osiągnęła Szymborska, osiągnął Herbert czy Różewicz, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest twórczość równie bogata i równie interesująca. Czy my możemy jeszcze coś w Barańczaku odkryć? Bo tak jak Miłosz i Szymborska byli zawsze na afiszu jednak i byli zgłębiani, natomiast czy w Barańczaku jest coś do odkrycia jeszcze? Myślę, że tym bardziej. Skoro nie ma takiej wielkiej biblioteki książek na temat Barańczaka, to tym bardziej będzie można wiele rzeczy znaleźć, ale można też znaleźć po prostu jako pewną przyjemność, taką szlachetną przyjemność lekturową. Tym bardziej, że to są rzeczywiście teksty, które dotyczą spraw absolutnie podstawowych, to znaczy i kwestii ludzkiej egzystencji, kwestii życia i tutaj, i życia w takim rozumieniu metafizycznym. Więc Barańczak pod tym względem może się okazać poetą również uniwersalnym, to znaczy nie tylko domkniętym w tym czasie, w którym tworzył,
ale pewnie może powiedzieć coś czytelnikom i młodszym od niego o pokolenie, czy już może dwa pokolenia, i czytelnikom za 20-30 lat. Chciałam też Państwa zaprosić na dwa spotkania z poetami. Na pewno warto. Znane nazwiska, świetni poeci. 16 o godzinie 17 Mariusz Grzebalski, nie tylko poeta, ale też i wydawca. A 23 o godzinie 17 Marta Podgórnik przyjeżdża ze Śląska, jest uznawana za jedną ze ścisłej czołówki przedstawicieli swojego pokolenia. Serdecznie Państwa zapraszam.